Pieruna! Co to się sam... ten... Witam was pięknie roztomili. Siednąłech się tak dzisiaj przy tym pięknym, słonecznym dniu i wziąłech tak medykować. Cożech jeszcze z kulinariów nie zrobią? Dyć bez maś zrobią, żech już chyba wszystko. Wszystkie zorty, modyfikacje, mutacje. Ale nie. Znoczech jeszcze jedną rzecz, a w zasadzie to o tym przypomniał mi mój kamrat Michał. Michał, to jest twoja wina. A że jest to coś takiego richty śląskiego, to już by da godą po śląsku. Słuchajcie, godą wam coś kakao szale. Kakao szale to, żeby to powiedzieć w prostych słowach, to jest coś choćby kakao i no okej, jeszcze nie było kakao, nie było takie popularne. Jo się przyznam, że jo kakao szale nie pił żech nigdy, bo żech jest trochę za młody, to już raczej w moim pokoleniu ludzie już tego nie znają. To piła moja mama, to pił za bajtla mój dziadek. Żeby kupić takie coś, prosto rzecz, łuski kakaowca, które były kiedyś dostępne w każdym jednym sklepie, w byle jakim spożywczym geszefcie, te roski łaża po małych geszeftach, po srogich, po galeriach. Pieronie, nikaj nie ma kakao szale. Raritas, towar, jak się to godo, luksusowy. A spytasz się kogoś w takim sklepie, dobry, przepraszam, a macie kakao szale? To oni zrobią tak. I zdesperowany, dojmętnie musiał żech się to łopsztalować we internecu. Dejcie mi w komentarzu znać, jeśli poza Górnym Śląskiem w ogóle coś takiego jest znane jak kakao szale, bo z tego co ja wiem, to nie. Z tego co wiem, to taki napój kakao szale znają ludzie ino sam na Górnym Śląsku i ino sam na Górnym Śląsku takie coś się piło. A w ogóle jeszcze werci się powiedzieć, wyczytał żech we internecu, i że takie kakao szale jest pieronowo zdrowe. Wonio pięknie, choby tabulka szekulady. Taki fajny. Sztachni się na. Fajnie, nie? Słuchajcie, mam sam do tego kakao szale. Taki richtig klimatyczny, antyczny gorczek. Emaliowany. Dziękuję wam Muzeum Górnośląskie za pożyczenie. Eksponata. Do gorczka. A wiela? Wiela chcecie. Będzie więcej, to będzie takie bardziej mocne. Będzie mniej, to będzie takie lekkie. Jo się syp na 4. Zalewam to wodą, mam taką fajną przefiltrowaną ze zbunka. Dowam się to na gaz. No i słuchajcie, te roski coś do cierpliwych. Czekamy aż bulknie. Kiedy już wam to bulknie, to dowiecie pozor, bo te łuski będą wyciśnięte na wierzch. Się ani nie obejrzycie, jak wam to skipi, no. Widzicie, jo się nie skapnął. Te roski na małym ogienku, niech to się tak jakaś 10 minut poważi. A to jest kocik. Do podbicia zasięgów na YouTubie. Łatka, pochytasz mi trochę kciuków do wierchu pod filmem, co Łatka? Ja? Ale bida pił kakao szale. Pieruna. 12 minut się to poważyło. Zależnie od tego, wiele to będzie bulkało na tym ogniu, no to tyle to naciągnie i takie to będzie mocne. To już jak wy wolicie. Biera się drugi gorcek. Skupcie się, bo to będą ważne rzeczy. Biera się fitko albo duszlak przelewą. Już to ma taką fajną farba. Richtig fajnie wygląda. Biera mleko. Wlewą się mleka. Cukier, biało śmierć, ale troszkę trzeba sypnąć. Nazot na ogień. No i niech to się zaś sam trochę zgrzeje, co by się rozpuścił ten cukier. Przefyrlomy trochę, przefyrlomy. Bydzie. Sam mam taki pieronie elegantny kubeczek. Prosto ze Islandii, a wy takiego nie macie. A ja mam. Ja się to przeleję kelnią, bo kebych to lał z tego gorczka, to pewnikiem bych się zarał z parzą. Ale gorkie. Bez mała zarozki czyści lot stary hop. Pierwszy raz w życiu będzie pył kakao szale. Jak się to godo, pyrsk. Ty! Richtig fajne. To już by da miał nowy fajny napój, bo jo kawy nie pija, kakao to już do bajtli. Się by da robił kakao szale. Zróbcie się, godą wam. Tyle, co sam będziemy fanzolić. Dziękuję wam pięknie za uwagę. Mogę cię tam ustawić pod tym filmem jako łapka do wierchu, albo kaś tam. Bele nie do życi. Z paluszkiem wypija, hoby. Angielski lord pierunie.